Dobra, wyjmuję zapteczki. Na zrewnęło, wiesz? Czyli mam być tu przynieść? Żel na stłuczenie. Dobra, nie. Gdzie masz wiesz, co jest najgorsze, kurwa? Że ten samochód, kurwa, jeździ jak gówno jebane, bo wpada w poślizgi strasznie. Miejsce? Gdyby nie to, to czyli... inna jest ucieczka. Był właśnie bandażem. Nie wezwałem jeszcze, zajmuję się dopiero. Ale nie fart, chuj, kurwa, nie chuj. Dlatego nie lubię takich samochodów, bo potem widzieliście, kurwa, to nawet nie było gadki. Wpadasz tutaj z pełną pizdą i zaraz ci zarzuca samochodem, nie możesz opanować. Dobra, pomogę wstać. Dobrze się pan czuje? Zajmę się. O! Dobra, idziemy. Ręce, ręce, nie iść, podnosisz. Chodź, chodź, podnosisz ręce. Odejdź, celuję do niego. Dobra, kurwa, jestem. Odejdź, celuję do twojego kolegi. Kada, nie chodzi do tego. Dobrze, proszę pana. Zejdź mi z pleców albo go zastrzelę. Zejdź mi z pleców. Mam dwóch zakładników, zejdź mi z pleców albo ich zastrzelę. Panowie, spokojnie, chcemy. Zejdź mi z pleców albo ich zastrzelę, zejdź mi z pleców. Masz być przede mną, masz być przed zakładnikami. Nie. Ma być przed zakładnikami. Masz być przed zakładnikami, zejdź mi z pleców. Panowie, zejdź mi z pleców, bo go zastrzelę. Panowie, czy mnie słyszycie? Niech ci, niech ci funkcjonariusze, co są na moich plecach, pójdą przede mnie. Mają nie stać za mną. Mają nie stać za mną. Odejdźcie troszkę do tyłu, ja już rozpocząłem negocjacje. Kadet sam. To nie jest smurf, nie? Bez fejla, tak. Okej. Dobrze, panowie, czego chcecie? Radiolki i wyjazdu stąd. Możemy wam zagwarantować inny pojazd i nie będziemy za wami ścigać. Nie będziemy was ścigać. Tutaj jest pojazd po mojej prawej, po waszej lewej. Jaki pojazd? Który pojazd? Tutaj jest szary, podstawię go wam, tylko nie celujcie do mnie, dobrze? Dobra, dobra. A, piąteczka, SPZ, cius, do nagle. Kurwa, ale szybki. Dobrze, panowie, puszczą naszych dwóch funkcjonariuszy, nie gońcie ich. Dobra, dobrze, niech ci dwaj ranni ze mną podejdą pod samochód i policjant też. Dobra, ty im pomóż, ja będę celował, cały czas. Dobrze, spokojnie, panowie. Ja wam otwieram drzwi tutaj, siup, otwarte drzwi. Pamiętajcie, nie gońcie pojazdu, dają nam dwóch funkcjonariuszy za obiad. Dobra. Dobra, ja kieruję. Masz dwie spokojnie, możliwości, panowie. Przód albo tym, inaczej stąd nie wyjedziesz. Dobra, spokojnie. Ty wsiądź, ty. Masuj do tego tubka. Dobra, idź tą lambyną. I pan Edek, kurwa ratuje. Nie ten. Ja pierdolę. Spokojnie. Jebany psie. Ha, ja tak uczyłem piąteczka. Przesyła 3 złoteczka. Ciszy na kół, kiedy papa i co z Karolotem? Kurwa! Co z Karolotem? Kto ma kosy? Co? Dałem wam torbę. Jechanie... Ktoś z was ma torbę. Kurwa, ale jojo. Jechanie przodem tam byłoby not worth, bo bylibyśmy cały czas wystawieni. A ten tu jest właśnie wjazd na tory. Taśmy chyba mają, no a nie kreatywne. Taśmy mają i kreatywnego. A, to taśmy mają. No to nie wiem, kogo mają, bo was czterech. Bo kreatywny skarnął to. Uratowałeś, kurwa, chłopa z siadem, więc... No właśnie. Ale kurwa, śmierdolujesz tą cysternę. Kurwa, powiem ci, że chciałem strzelać, no ale... No to auto jest takim, kurwa, gumą, że one leci bokiem 3 dni, kurwa, dlatego nie chcę tym jeździć za bardzo. W sumie, gdyby nie radził, to byśmy rozjebali tych wszystkich. Gdyby nie radził, to byśmy się strzelali, kurwa. Tak. No we szkicu. Tak, dobra. Ale byśmy ich rozjebali, Jacek, piąteczka. No ale to... Zaskoczyliście mnie, panowie, super. Tak, nie spodziewałem się, kurwa, że nas uratujecie. Ty bardziej, że nie było odzewu, że dostaliśmy w pizdę. Jak wy się tam znaleźliście? No dostałem GPS-a od kreatywnego. GPS-a też mi. 20 GPS-a dostałem. Dobra, masz to się udało. Kurwa, jak my wchodziliśmy w ten zakręt, to już przed wejściem widziałem tą cysternę po moich oczach. I to pierdolnięcie. Cysterna wam buchła? No, wpierdoliliśmy się w cysternę. Mówię, to auto leci 3 tygodnie bokiem, kurwa. To jak kreatywny przeszły mi to GPS-y? No właśnie, kurwa. Nie wiem. Przed wybuchem najwyraźniej.
Panie Batem poszedł. Nie pytam. Dobra, tu jest jakaś czwórka. Ja wyleciałem przez szybę przed nim, kurwa, taki odrzut był z dupy, kurwa, żeby wypchnął przez wodę. O kurwa. Ja sobie robiliście wszyscy na wszystkie klamki mieli od was? Tak. O kurwa. Chuj te klamy, kurwa, jest... Ja to nawet kurwa dwie, bo bojówkę. I kurwa, za dużo golda na mnie mam. Możesz podać mi torbę. Czy coś? A, przeczołgać się ty możesz. Kurwa, przeturwałem się jak gąsienica. Ale ja kurwa, beka. No co, ja nie mogę odpowiedzieć, za to coś zrobił. No i chuj. Dobra. Było dobrze. Dobra, odbierz ja coś, kurwa, to czapeczka. Nie, czapeczkę zostawiam. Czapeczka musi być. Kurwa, Sony Rise i to kurwa równy gość jest, ja pierdolę. Tak, bez kitu. A myślałem, że będą za nami gonić. Sony, to albo byśmy się strzelali, albo nas gonili jeszcze. Dobra, to mają taśmę, to nic się nie dzieje. No nic, no ile dwie klamki kosztują? 440 koła. No, a mamy 25 sztabek, to chyba dużo, nie? No. No, ale jeszcze trzeba przejść, gdzie coś się strzelają. My zawsze wczorajszy ten, mieliśmy kurwa jakieś 500 tysięcy coś tam. Za jubilera? No. Kurwa, to może być nawet stworzyć z dwie bańki. No mieliśmy 20 sztabek, tu mamy 25, no to nie wiem, kurwa. A, bo z jubilera też są sztabki. A, to się ale później topi. Jest? Nie wiem, 20. A tu jest 25, ale tu są sztabki gold, kurwa, jakieś, nie. Serio? No, zerknij sobie. A no, jakieś gold są, no. To są lepsze? Nie wiem. Ja pierdolę. Ej, kurwa. To powinieneś być takim typem, co na jubilerze sprzedaje. Pytałem się, czy dobry materiał, a ty mówisz, nie wiem, i sprzedajesz. Ja pierdolę. Jaki ten złoty? Nie wiem, kurwa. Ale musisz do Barbera jechać chyba. To mamy do przebierania się. Ale ja słyszałem, mamy, że kiedyś na wojnie, jak nie było środków kurwa odkażających, to się moczem wszystko odkażało. Ja pierdolę. To oblejcie się moczem i jest git. Idziemy dalej. To się nie odzywa już, proszę cię. Edzik, posikałeś tą złamaną nogę, jak spadłeś z mostu i wszystko było git nastawione chyba, co? No. Dobra, no, ja z 25 sztabek na 4 to ile jest, kurwa? Po 7? Nie, po 6. Możesz takiej. No, 6,5. Z racji, że się rozjebałem, to dajcie mi 6, kurwa. Trzymy go. A nie, bo was jeszcze jest dwóch, wy nam dupę uratowaliście, to czekajcie, bo tam 6. Ja jeden chuj, nie. A jak nie chcesz iść, to spoko, dobra. Więcej dla nas. Nie, ale chcę za wczorajszy napad, to kurwa, bo było 180 kawałek. Ja mam kamacza za darmo, jedyne co potrzebuję to na jedzenie i picie, więc. A w sumie po chuj ma się przebierać, kurwa. Założę sobie inny kolor koszulki. Bo mi się spodobała ta kurwa bluza i spaliłem ją, kurwa, 15 minut po przebraniu się. Wróciłem z wojska. Tam mi też się podobało właśnie tamto. To ja się ubieram na zielono. O, tak najbardziej żółto się ubieram. Wyglądasz jak jakiś żołnierz, trzyma, kurwa. Kartelu narkotykowego z Miami. No i dam ci te sztaby. Zioło. No. No co jest? No, halo. No. Dałem cię. Wszystko mnie dałeś. Dobra, to ja schowam w chacie i potem się rozdzielię po prostu. A ile? Nie wiem, co musielibyśmy się ogarnąć, bo mieliśmy 100? Kilka sesji do zrobienia. Coinów, kurwa, ale wczoraj chyba na cechowajki dostał 80? Dzisiaj albo okay, jutro. Taśma ten. Taśma będzie miał terroryzm, tam mieliśmy kurwa 10 zakładników. A sprzedajesz po 4,5, więc masz przebić serio? Koła prawy. Ale gdzieś jakąś kasę od nich, czy nie? Pół miliona. Chodzi po 4,5, więc sprzedajemy po 2,5. Ja pierdolę. Dobra, zaraz się odezwiemy się, nie? Siemanko. Podejrzle. Stopaczek, no dobra, siemanko. Ja muszę do szpitala, bo mnie napierdala, albo przynajmniej do Barbara. Jezus. Ta, już jedziemy. Ja pierdolę, żeby dasz... Taśma, dzban. Dzban roku. W sumie już ostatnio było wpierdolić się do bagażnika, kurwa. Jedna stawka stoka? W samochodu. To 2,5 bańki w takim razie, git. Sobie. Ej, ty kurwa, to jest jakiś plan. Pa, ty się rozpierdalasz specjalnie, no, żeby cię uchwytli? Uchwytli. A kurwa, jakiś bambik podjeżdża i to zabiera, kurwa, specjalny. To tak jest mnie... kurwa jakaś myśl, wiesz co? Jak mnie uchwytlą, to ci dam znać. Ale to jest kurwa jakiś plan. Oni widzieli wasze twarze? Nie, no nie. Nie. Bo dzwonią do taśmy, może żyje, kurwa. Chyba, że go odbijamy ze szpitala. Robimy okup? Okup, kurwa. Pianę.
Poczekajmy na ten, na konwój, za nie ma co. Wiesz, ciężko. Znaczy teoretycznie jakbyśmy... Ale nie, no nie ma co, go odbijać jak kasy, kurwa, nie ma przy sobie. Znaczy nawet... Ale to chuj mu w dupę w takim razie, macie rację. Jedyne kurwa, na dosyć jest go teraz odbić, jak tam jeszcze leży z tą kasą, kurwa. Ale nie był, bo... To już przyjechał Fire Department, no? No może się powinie karetkę. Ten co kurwa łysy wygląda, pierdolę. Jedziemy teraz jak zobaczyć, może kurwa karetkę zostawią z tym środku. Dobra, zawieźcie mnie do domu, żeby ja schował te sztaby. Dobra. Jacek, słyszysz, bo może go zostawią kurwa w karetce, a w karetce nie będzie kurwa karetka ściarza. Kurwa, można odjechać. Karetka ściarza. I odjedziemy kurwa karetką. Dobra, schowa z jadem. Przejdźcie się tam kurwa. Żebyś wybierał na Kigera, to jest to fajne auto, nie? Chyba tak. Dobra, najpierw na chatę pojedziemy. Kurwa, to nie ma czasu. Ale w sumie bardziej by się opłacało nawet go odbić z konwoju, bo po pierwsze policja nie będzie za nami jechać, po drugie... Ale będą mieli kamzy. Efekt zaskoczenia, ale co z tego? No nie wiem. Mało spróbować, tak, to ta kamza, jak ja z Edem strzelamy po głowach. Ej, wiecie, że wybrałem typiarkę na napadzie, ale ja co? Tom, co ten? Taki taśmę przyniosłem? No, o, i za nami te motocykli, nie? Taśma i wsuwa wizytówę normalnie z numerem. O, no we, ty spierdala i tak do niego powiedziała. I co, i podbiłeś na drugiego? No to ja pierwszy podbiłem. Aha, a nogi rozłożyła już tak, czy nie za bardzo? Tak, normalnie, było rozkładane. To on chyba jedzie, jedź tam! No da. Oddajmy im sztabki, dopiero co kurwa je odzyskaliśmy. A, dobra, to jedzie. Ale to dawaj, na pewno nie są, bo oni jadą gdzieś w ogóle w inną dawaj, stronę. Dawaj Jacek, odkładamy ich i jedziemy tam zobaczyć, może karetkę podpierdolę. Ale ty, to nie są, bo oni jadą w stronę paletą, no musi rozdobrzyć im się krasowo. Robimy part tu Jacek, kurwa, Sony raczej się zdziwi, kurwa, że musi to z drugiej osoby. Nie tam myli na drugie. No, siema orzeł. Co cię boli? Co cię boli? Taśmę powiedział, że Radio 72. Jak taśma? No to słyszałem boli, ja taką taśmę był. Bo taki... A to chyba masz... Dawaj. Szybko. Boli? Gdzie cię boli? Co cię boli? Tył napędzik jest fajny.